Wszyscy inni mówią, że to złe, że rap jest wulgarny, nie obędzie się bez kurwa stary. Ale wcale nie jest tak, że tak musi być. Słów jest wiele, kilka z nich na czele formują styl hip-hop, taki jest, no i co? Słyszałem ostatnio, ja nie słucham rapu. Puściłem parę kawałków, moim skromnym zdaniem dobrych. Gościu słucha, bo ja nogą mówi dobre, puść to od początku. I tak się wczuło, derwać ucha nie mógł. Teraz cały czas pokazuję mu nowe utwory, żeby tylko na rapera nie wyrósł, bo to wcale nie jest proste. Jak jazz i blues, plus jazz i luz cały czas, bo to słów, które muszą coś znaczyć, muszą o czymś świadczyć, a nie tylko jestem raperem, boom. Słów jest wiele, kilka z nich na czele formują styl hip-hop, taki jest, no i co? Ale wcale nie jest tak, że tak musi być. Słów jest wiele, kilka z nich na czele formują styl hip-hop, taki jest, no i co? Puenta tej historii jest nieobecna. Nie mam zamiaru was do rapu zachęcać, tego chciałbym wam pokazać alternatywę, żebyście patrzyli na rap inaczej, pozytywnie. Podacie mi pokazać, to co się czuje. Ja ten temat rozkminiałem, dlatego teraz rapuję. A wracając do chłopaka, któremu został pokazany rap, tak, to byłem ja. Przyjrzałem na oczy, bo dotąd były szeroko zamknięte i zrozumiałem, że na wszystko jest czas i miejsce. Ciągle słucham jazzu i nie wykluczam funku, reggae, bluesa. Jazzu klasyki to jest też dobra muza. Cały czas czegoś nowego w tym szukam i znajduję masę dobrych emocji. Zrozumieliście, żadna muzyka nie jest na czarnej liście. Jestem pewien, że zrozumieliście, żadna muzyka nie jest na czarnej liście. Ale wcale nie jest tak, że tak musi być. Słów jest wiele, kilka z nich na czele formują styl hip-hop, taki jest, no i co?